Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala. W dzisiejszym odcinku William Peel, Blended Scotch Whisky. 40%. Zakupiona w Biedronce za 30 zł. William Peel to jest taki pop-up brand. To znaczy, sam brand ma dosyć długą historię, bo stworzony został już w 1964 roku we Francji. Aczkolwiek jakąś znaczną obecność na rynku, może inaczej, zaczął dominować rynek francuski, bo tam jest rozlewany. Jest tam rozlewany w 2014 roku. Jest to w 2014 roku whisky numer jeden, jeżeli chodzi o właśnie Francję. Belvedere Group wtedy go posiadała. Obecnie Marie Brizard Wine and Spirit nazywa się ta firma. Belvedere, która oczywiście produkuje w Polsce wódkę Belvedere, czy wódkę Sobieski, czy między innymi Krupnik. Dlaczego to jest pop-up brand? Dlatego, że oni w voluminum masy i sprzedaży. I gdyby ktoś zapytał o sam blend szkockiej whisky w Szkocji, czy też w Anglii o nazwie William Peel, prawdopodobnie nikt o nim tam nie słyszał. Aczkolwiek w samej Francji 3 miliony skrzynek w 2014 roku, ich sprzedaż tylko rośnie od tamtego czasu. Mamy tutaj mieszaninę oczywiście whisky zbożowej i whisky jęczmiennej, rzekomoż ze Speyside, rzekomoż z Highlandu i pewnie zbożowe z Lowlandu. Mamy 4 destylarnie zbożowe w Lowlandzie, więc... Francuzi oczywiście słyną z produkcji koniaków, aczkolwiek wypijają najwięcej whisky z takich silnych alkoholi. To też nic dziwnego, że właśnie francuska spółka, dawniej Belvedere, obecnie Marie Brizard, gdzieś tam przez serię przejęć przejęła również ten brand William Peel i postanowiła stworzyć z niego taki masowy, międzynarodowy blend. Jego międzynarodowość jest dosyć ograniczona, ale na pewno ma dosyć dużą pozycję w Polsce dzięki właśnie sieci Biedronka i dzięki niezwykle przystępnej cenie. Ja z takimi whisky mam nie lada problem, ponieważ to... wiadomo, że one są na tyle robione, że tak powiem, ubogo smakowo i bukietowe, że są to whisky z założenia mikserskie. O ile mamy troszkę droższe czasami whisky mikserskie, które nadają się w zupełności do picia, to nie wiem, jak to się ma akurat w przypadku tego blendu. No to degustujmy! Nos! Nos jest bardzo silnie alkoholowy, lekko spirytusowy. Na lekkiej jakiejś cytrynowej nutce, raczej niesympatyczny. Mamy gdzieś jakąś taką lekką karmelkowość, taką krówkowość troszeczkę. A troszkę jakby takiej miodowości, ale wszystko osadzone na bardzo silnym alkoholu. Usta mamy dosyć delikatne. Dosyć delikatne, karmelkowo, miodowo, z jakąś taką lekką nutą cytrynową, troszkę jakby delikatnego herbatnika. Troszkę wręcz, może to sugestia, ale takie właśnie jakby troszeczkę koniakowe. Gdzieś mamy takie słodko, ja wiem, nie do końca wiśniujące, ale jakieś takie słodko-czerwono-owocowe akcenty. W ustach wybrzmiewa to o wiele sympatyczniej niż mamy tutaj do czynienia na nosie. Jest to bardzo pijalne, o dziwo. Końcówkę to ma bardzo ładną, niewątpliwie dosyć wybijającą się. Troszkę alkoholową, ale nie jest tak źle, jak można się było spodziewać. 30 zł. Nic dziwnego, że masowo podbija ten blend świat. 8 blend na świecie w tym momencie pod względem woluminu sprzedaży. Troszkę ostrawo. Troszkę intensywnie tu alkohol, ale słodko. Cały czas ta słodkość, biszkoptowość, herbatnikowość.
Proszko jest to taka whisky skrojona na potrzeby konsumenta. Nie wiem, czy nawet nie za bardzo. Takie dopasowanie marketingowe. Troszkę mi osobiście nie podoba się to, że jest rozlewana gdzie indziej niż i blendowana jest gdzieś we Francji. Aczkolwiek grupa Belvedere, czy już nie Belvedere, ale znana jest raczej z położenia ręki na jakość i oni lubią takie jakościowe produkty, ale lubią też produkty masowe jak najbardziej. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania. W sumie zachęcam do kosztowania tego. W razie czego zawsze można to wymieszać ze Sprite'em. Albo, nie wiem, robić old fashion codziennie na tym. Do zobaczenia w następnym Na krawędzi szkła. Do widzenia.